z przebiegu meczu na pewno ten punkt szanujemy, doceniamy. Nie straciliśmy w kolejnym meczu na wyjeździe, bodajże 6 bramki i to jest pozytyw największy tego całego spotkania. Objął pan drużynę od 1 stycznia, prowadził pan przygotowanie, sporo nowych zawodników z wyższych lig. Dzisiaj remis, poprzednio 5 meczów, komplet punktów. Co celujecie w tym sezonie? Co do tych wyższych lig, to optymistycznie troszkę jeden z wyższej ligi przyszedł, natomiast nie o to chodzi. Wcelujemy, no bo mamy cel prosty ustawiony, tak? Mamy tą drużynę utrzymać. W miarę możliwości, gdy już to utrzymanie sobie zapewnimy, będziemy coraz częściej sprawdzać zawodników, którzy grają jak najmniej pod kątem ich przydatności do przyszłego sezonu. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o podsumowanie zawodnika. Dzień dobry bardzo. Co do spotkania, uważam, że nie zagraliśmy na 100% swoich możliwości. Znam chłopaków, wiem jak to wyglądało w pierwszych 5 spotkaniach. Czegoś zabrakło, nie wiem czego, czy fizycznie nie wyglądaliśmy, czy po prostu mieliśmy złe wybory na boisku. Ciężko też tak na gorąco to ocenić, bo nie wiem, ja nie czuję się, że byliśmy na przykład zespołem słabszym, nie czuję się, że byliśmy lepszym, mecz wyrównany. Szkoda, że nie udało się strzelić tej jednej bramki więcej, no ale nic, jeden punkt cieszy. 15 bramek w sezonie, obecnie lider klasyfikacji strzelców. 9 bramek w świecie, hat-trick. Tutaj 6 bramek. Dzisiaj z Wieczycą Pelki nie udało się, ale zapytam, co się stało, że jest tak dobrze? Co się stało? Po prostu zimą każdy dawał z siebie maksimum, tak? Tak jak ten na początku okresu przygotowawczego powiedział, że wyniki są mniej istotne, żeby każdy pracował nad wydolnością, nad siłą, a w marcu przyjdą wyniki i tak się stało, tak? No, mnie nie dziwi to, że mamy takie wyniki i nie dziwi mnie to, że tyle bramek strzelam. Nie patrzę na to, bardziej skupiam się na tym, żebyśmy wygrywali, jak najszybciej utrzymali zespół. To jest taki dodatkowy plus dla mnie, może też i dla zespołu, że tyle strzelam. Dziękuję. Teraz proszę o podsumowanie trenera gospodarza, pana Sławomira Sławskiego. Dzień dobry. No ja powiem tak, na pewno z przebiegu meczu, mecz remisowy nie krzywdzi żadnej z drużyn, aczkolwiek mieliśmy może takie bardziej czyste sytuacje, łącznie z rzutem karnym, ale Starogard grał dobrą piłkę, mają fajnych kilku zawodników na takich widowiskowych, którzy umieją grać 1-1, przestrzegają chłopaków, żebyśmy bardzo agresywnie grali w pressingu średnim, bo później będzie problem. Umieją grać bardzo groźnie z całych fragmentach gry, bardzo wysoki zespół fizycznie. Dlatego no, myślę, że tutaj ten punkt z perspektywy niewykorzystanego karnego może troszkę, że można gdybać, że no, troszeczkę może jestem zawiedziony, ale generalnie pozytywy też widziałem dzisiaj w tym meczu. Graliśmy z zespołem, który 5 meczy pod rząd wygrał. My gramy o inne cele. No, ciężko nam się przychodzi, nie gramy najgorzej, ale ciężko nam przychodzą zwycięstwa. Mieliśmy fatalny układ gier. Graliśmy z pierwszą trójką ostatnio. Teraz graliśmy z zespołem, który, tak powiedziałem, jest na fali, także i nie przegraliśmy. To jest też ważne. Myślę, że jeszcze trochę pracy przed nami, ale jestem optymistą i myślę, że w następnym meczu postaramy się zapunktować za 3. I też następna sprawa pozytywna, że nie straciliśmy bramki, bo ostatnio w każdym meczu traciliśmy, także to widać, że troszeczkę dzisiaj cały zespół w obronie też pograł. Dlatego ja się cieszę po części z jednego punktu, no ale mówię, no niedosyt jest, bo gdybyśmy tego karnego szli, być może byśmy to 1-0 wygrali. Ale graliśmy naprawdę z bardzo dobrym, wymagającym przeciwnikiem. Dziękuję. Ja zapytam może dzisiaj na temat sytuacji, która miała miejsce w Bałtyku Gdynia. Przy rzucie karnym, czy bramka na 2-1 była, czy na 2-0? 2-0. Ten przepis został zmodyfikowany, on jest od ostatnich mistrzostw bodajże Europy, czyli już ma prawie 2 lata. No nie, w czasie meczu nie myśli się o tym, liczy się, że jest rzut wolny pośredni, ale jak dogłębnie przeanalizowaliśmy sytuację, to ewidentny rzut karny, sędzia podjął słuszną decyzję, chociaż na początku pokazał rzut wolny pośredni.
Po konsultacji z bocznym no podjęli decyzję, że rzut karny został wykonany 2-0. No trudno, takie rzeczy się zdarzają. Tak doświadczeni zawodnikowie jak Paweł nie powinny się zdarzyć, ale no, chciał szybko zagrać piłkę w tym ferworze może tego wszystkiego, pośpiechu, nie zauważył, że piłka jest na linii jeszcze w boisku. No, stało się. No, nam wygrał tydzień wcześniej mecz z Kleczewem, później powiem takie, to jest piłka, to znaczy trzeba nabrać pokory do wszystkich rzeczy, które się dzieją w piłce i optymistycznie na wszystko patrzeć i wyciągać wnioski, żeby tego nie powielać, wszystko, ten temat. Dziękuję bardzo. Maciej Adamczyński. No ja myślę, że tu za wiele nie dodam. Podzielam zdanie moich poprzedników, że remis jest tu bardzo sprawiedliwym wynikiem. Przerwaliśmy fantastyczną serię Starogardu zwycięstw, jednakże nadal są niepokonani tej rundy. Nas również mecz, jeden punkt cieszy, jednakże jak wcześniej wspomniał w wywiadzie trener Kleczewa, my mamy cały czas ten nóż na gardle, czujemy presję. Ten nóż jest coraz bliżej i już prawie nas podcina, więc potrzebujemy tych trzech punktów jak tlenu, więc cały czas jest ten niedosyt. Ja uważam, że tam pretensji co do karnego nie mamy. Ja osobiście nie mam. Cóż, no, czekamy na środę, w sobotę i znów trzeba będzie wysoko trzymać łokcie i podjąć rękawice. W tym upatruję szansę, że drużyna Starogardu moim zdaniem nie ustępowała poziomem poprzednim drużynom, czyli Bałtykowi czy Skolwinowi, więc tutaj zagraliśmy niezłe spotkanie, więc przed kolejnymi jestem pełen nadziei i wydaje mi się, że jak jeszcze dołożymy kolejną poprzeczkę, zawiesimy troszeczkę wyżej i zagramy na 110-120%, to jesteśmy w stanie wygrać kolejne mecze, jesteśmy w trakcie tego meczowego maratonu. Myślę, że damy radę fizycznie i te ostatnie minuty, w których naprawdę języki są już po samą trawę, będą na naszą korzyść i to my jak w meczu z Kleczewem rozstrzygniemy rezultat na naszą korzyść. No jestem pełny nadziei.